Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zaczynamy dzisiejszy rekonesans po lesie, czyli w pogoni za borowikami. Jest ze mną kolega Grzesiek. Grzesiek, machnij ręką. Siema. I wspólnie z Grzesiem nagramy jakiś film, spróbujemy coś trafić fajnego, a czy będzie, zobaczycie sami. Więc na tą chwilę jest godzina 8:25. 18 września 2021, sobota, i w ten sobotni dzionek nakręcimy dla Was jakiś materiał. Wczoraj widzieliście, cały dzień padało, tak pokazałem to na zdjęciach, zobaczcie sami. Dzisiaj to samo, deszcze, więc taki spacer po lesie i zobaczymy co i jak. Wczoraj nie było szału, cały koszyk był, zobaczcie sami. Lecz tylko niedużo prawózków, dokładnie było 24. I teraz czas na nowe wyzwania. Wyzerujemy licznik, założymy i słyszycie już sami jak pada nożyk, jakiś wspomagacz, i wchodzimy zaraz do lasu i spróbujemy trafić jakieś grzybki. A to rydzyki, a to podgrzybki, borowiki, grzyby mieszane, opieńka, czerwony kozak, zwykły kozak, a co będzie, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną, z Grzesiem, i zobaczymy jak to będzie, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. I mamy pierwszego borowika, który cieszy. Przy drodze, drodzy Państwo, oraz dwa czerwone kozaczki, więc machniemy je, idziemy dalej. I tu mamy kolejnego, drugiego borowika, więc zobaczymy malutku co jak. I mamy trzeciego, drugi oraz trzeci, i wcześniej jednego, teraz dwa, w sumie trzy, no i coś zaczyna się dziać. Jest kolejny prawusek. I szukamy dalej. I kolejny nasz leśny przyjaciel. Tu jest sztuka i obok jest drugi. Ten już taki fajniejszy. Taki bardziej fajniejszy, bo ten pierwszy wyjedzony przez ślimaczki. I tak to wygląda. Sztuka. I mamy dwa piękne świętokrzyskie borowiki. Więc tu, drodzy Państwo, trochę widniej, no ale w takich odkrytych miejscach nie wiem czy będą rosły, z tego ze względu, że łatwiej dla grzybiarzy są do zlokalizowania te borowiki, a jest sobota, weekend, więc jakiś czas
pochodzę z kolegą, a dzisiaj mamy nockę, więc kilka chwilek za grzybkami w naszym wykonaniu. Kilka sztuk, wszystko musimy sprawdzać. I tak leci, tak też pokazuje. I miejmy nadzieję, że jakieś fajne jeszcze się trafi grzybki. Zobaczcie, jak rośnie borowik. No ale temu damy spokój. A tu mamy podgrzybka. Borowik, podgrzybek. Oczywiście go sprawdzimy, bo wiecie, ostatnio podgrzybki wszystkie są robaczywe, tak i tam. Idziemy dalej. Pójdziemy trochę tędy. Nieprzyjemnie jest, nieprzyjemnie mokro. No ale śmigamy za grzybkami w tych rozjechanych miejscach powalonych. I mamy kozaka. Kozaka mamy. Kozaczka mamy, nie inaczej. Czyli kozak tam, kania przerośnięta i kozaczka tylko przytulimy z tego miejsca. Co to są? Kolczaje, grzyby jadalne. No ale ja dzisiaj tego nie zbieram. Tutaj opieniek, wczoraj tyle opieniek było, a dzisiaj kolczaje i jeszcze na opieńki się tu nie natrafiłem, a wczoraj ich tyle było. Jakiś odgrzybek, no ale widzicie, ogryzek. Ogryzek. Musimy natrafić na coś fajnego, a nie na takie ogryzki. Oczywiście zdrowy, no ale ogryzek. Znów kolczaje. Kolczaje. Kolczaj. A w tym odkrytym lesie borowika na razie nie ma. Zobaczymy zaraz, co u Grzesia. No! Grzesiek jest niedaleko, słychać go. Jak ładnie, zobaczcie jak ładnie. Ale nie ma grzybków, które nas interesują. Czyli prawusków. Ani jednego. A tutaj co jest? Nie, 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 nie. Więc szukamy dalej. Kolejny podgrzybek. Niestety ten robaczywy. I tak mówię. Grzybki są, ale te niedobitki, które na początku zbieraliśmy w tych miejscach bardziej zasłoniętych przy wyjściu z lasu, w liściach, ledwo je było widać. W odkrytym lesie nic. Wiecie, grzyby jeszcze będą rosły, bo trochę to popada przez kilka dni, będzie mokro, tylko potrzeba temperatury, aby było ciepło i wyskoczą jeszcze grzybki, bo to dopiero jest środek września, tu mamy październik, listopad jeszcze, cały październik do zbierania prawusków. No ale tak, wczoraj za wiele ich nie było, tak dzień później, czyli dzisiaj też za wiele ich nie ma w tym innym lesie, innym, bo to jest inny las, ale o jednej porze w tym i w tym powinny być grzybki. Przejdziemy trochę tutaj między liśćmi i zobaczymy tutaj.
jest. No ale widzicie, przy drogach. Taki jeden. Oczywiście go sprawdzimy, bo grzybki pójdą dla Grzesia. Grzesiu komuś tam wyda, coś tam, więc widać, że zdrowy, ale przetniemy jeszcze czapkę, bo czapka może być robaczywa. Nie, zdrowy, zdrowy, czyli sztuka to sztuka, ale szkoda, że tylko jeden. Zobaczcie, u Grzesia już ciekawie jest niż u mnie. U mnie przeważnie ogryski, a u Grzesia już tak i rydza ma. No ale, ale nie ma, nie? Nie ma, nie, nie ma. Ma. Gdzie teraz idziemy? W tamtą stronę? Okej, okay. Tam gdzie są. A czy będą, to zobaczycie sami. Ale ogólnie powiedz Grzesie, grzyby są? No nie ma, nie ma. Musi być ciepło teraz. Ty są, ale te niejadalne. Te niejadalne, czyli parę dni musi być ciepło i one jeszcze wyskoczą. Dużo jadalnych jest, ale się nie zbiera, bo sitaków czy to gdzie... No sitaków, no tak, się nie zbiera. Ale, ale podgrzybki są robaczywe. Podgrzybki nie są. Wiem, bo nie ciąłem akurat. Nie ciąłeś? Dobra, idziemy w tamtą stronę i zobaczymy co i jak. Ale widzicie, u Grzesia jakieś grzybki są, u mnie coś tam jest, szału nie ma, ale taki wypad przed nocką jest skazany. I widzicie mniej więcej co jest grane w tych świętokrzyskich lasach o tej porze, czyli dokładnie 18 września 2021, sobota. No jest na drodze, jest jeden, tak, i tutaj zobaczcie, sztuka to sztuka, ale czerwone, czerwone, rosnące na drodze i nic poza tym. Zrywaj go, bierz, bierzemy to co jest, nie ma co marudzić i śmigamy dalej. No zobaczcie drodzy Państwo, sitaków. Pełno sitaków, ale Grzesiu mówi, że tego nie zbieramy. Widzicie, sitaki. Sitaków jest sporo. Co jakiś czas rosnące sitaki. Ale nie zbieramy, nie zbieramy. Ja też dzisiaj grzybów nie zabieram, Grzesiowi tam. I sitaki nas nie interesują. Taki, zobaczcie, ale nic z niego nie będzie. Grzesiek, no? Patrzcie, jaki kapiszon. No, właśnie, tak, ale nic z niego nie będzie. Ale sprawdzimy. Grzesiu też takie coś ma. Powiem ci Grzesiek, że jest zdrowy. No chcesz go na suszenie? To pokażę ci. Pokażę ci go. Pokażę ci go, bo jest zdrowy. Grzesiek, pa, bo i tak dla ciebie te grzyby idą, to wierzę. Chcesz go, czy nie? Zobacz, taki jest. Nie, no to takie kurwa wyjeb. Nie bluźnij. Chcesz go? Tak, chcę! Dobra, jak on chce, to wiecie co. Trudno. Tak, sam. Grzesiek to jest. Grzesiek. Takiego chyba będzie chciał. Chyba. Ale zapytamy. Takiego małego. Borowik, ale zobaczcie jaki. Jaki borowik. Czyli kapeć. Chyba jakiś... giganty, ale nie, 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 bo wiecie co z nich będzie, za bardzo skapciałe, więc zobaczymy tu co jest. No ale takie rosną i takie trzeba zbierać do suszenia. Znów kolczaje. To widzicie, grzyby jadalne są, no ale akurat te, których nas nie interesują, które nas nie interesują, kolczaje, podgrzybki,
raczej pod grzybki jeszcze bierzemy kolczaje. Sitaków sporo było. Jak ktoś lubi sos, to sitaki akurat, a borowików nie ma. Nie ma i tylko te ogryzki, które zbieramy. Ale wczoraj, powtórzę się raz jeszcze, było to samo. Kosz grzybów był, jak widzieliście na ostatnim filmie. Lecz trzeba czekać na nowy wysyp. Tylko muszą być ciepłe dni, ciepłe noce. I jeszcze będą rosły borowiki. Ale nie tym razem. Nie tym razem, nie teraz. Zobaczymy te podgrzybki, co z nimi jest, czy wszystko hula, ale już po kształcie widać, że będą chyba zmęczone, więc zobaczymy cały. Cały cały cały, czyli podgrzybki przytuliłem i nic poza tym. Czyżby borowik czy coś innego? Jest taki podgrzybek, ogryzek. A tu co mamy? No, to samo. Widzicie, jakie ogryzki. I znów całe stado kolczai. Kolczaje. Zobaczcie, jak rosną sobie w paśmie kolczaje. Tu mamy coś, ale co to jest na drodze? Nie, to nie to. To jakieś psioki. I nie ma, nie ma, nie ma. Słabiutko z grzybkami. Przeważnie to, co trafiam, jest robaczywe, nie do wzięcia. Robaczywe i nie do wzięcia. Borowik, zobaczcie, to jest borowik. No zobaczcie jaki borowik. To tylko widok z niego. A tu nie, nie. Więc idziemy dalej. Jest słabiutko. Słabiutko, ale przyjemnie. Odpoczynek jakiś przed tylką w nocy. I tu mamy borowika. Tu jest borowik, ale temu zrobimy zdjęcie, bo jest ładny w dniu dzisiejszym. Czyli taki fajny osobnik. Fiku miku, jest w koszyku, ale go sprawdzimy. Zdrowy, od góry trochę zdrowy, ogonek trochę wszamany. A tutaj jest kolejny taki gigant, ale go zostawimy, zostawimy go, bo nic z niego nie będzie, nic z niego nie będzie. I kolczaje, kolczaje, ale szukam takich mniejszych przy drodze. Kolczaje, kolczaje, sporo tych kolczajów, sporo tych kolczajów, tak i tutaj pełno kolczaji. Idziemy szukając borowików przy drodze, ale ich wysypało. O, tu bezpośrednio mamy borowika, bezpośrednio mamy borowika też przy drodze. Zdrowy. To wkładamy
napijemy. I szukamy kolejnych prawusków, ale wszędzie kolczaje. Kolczaje wszędzie. A tutaj przerośnięte opieńki. Dobra, szukamy prawusków. Zobaczcie, jak ładnie. No! O, Grzesiu ma ładnego, więc wam pokażę. Już idę! Grzesiu ma ładnego. Ja mam też takiego ładnego. Już idę, Grzesiu! Więc mało grzybków, więc zobaczymy, co u Grzesia. Idąc do niego, ładny, i to nawet zdrowy, ale tylko łybek. Więc sztuka to sztuka. I zobaczymy, co Grzesiu trafił dla was to. Jak wiadro. Widzicie, jak wiadro Grzesiu trafił ładnego borowika. Pod drzewem. Pod drzewem? O, widzę. I zobaczcie, jakiego pięknego borowika trafił Grzesiu. Grzesiowy, piękny prawusek. Więc weź, Grzesiu, trzymaj. Zobacz go, tnij i zobaczymy. Dla widzów chcę pokazać, co i jak. Sito. Jedziemy dalej. Dopóki sito tu w miarę i na pół mu trzeba go wciąć. No na pół nie będziemy przekrajać, bierzemy. Ciocia sobie przekroi. Ciocia sobie przekroi, widzicie? Ciocia sobie przekroi. Ciocia sobie przekroi. Grzesiu, a ja tutaj też w tym chód takiego, no ładnie. Z tych grubych, ale też widzisz, no, ale no... sztuka to sztuka. Dobra, zbieramy tak, aby ciocia sobie poprzekrajała. Pochodzimy tu, bo tutaj coś się... Tak, nie, oczywiście. Nic nie widzę przeciwko, żeby tu jeszcze pośmigać, tak. A więc są, ale widzicie jakie. Ale jak Grzesiu powiedział tak, że ciocia sobie przekroi, to my trochę jej pomożemy w przekrajaniu. I jak ciocia sobie przekroi. Tam jest akurat robaczywy, ale widzę kolejnego przy drodze. Przy drodze kolejnego gigancika. I jak to się mówi, niech ciocia sobie przekroi. Niech ciocia sobie przekroi sito. A środek sito. To widzicie, że nic z tego. Szukamy tych mniejszych dla cioci Grzesia. Kolczaje. Delikatnie, żeby nie deptać tych grzybów, bo są grzybiarze, którzy zbierają oto ten gatunek tych grzybów, lecz nie ja. Nieraz zbieram, ale nie dzisiaj. To innym razem, drodzy widzowie. Innym razem szukamy grzybków dla cioci, która sobie je przekroi i posprawdza w domu sama. I znów ptaszki ładnie śpiewają, a tu znów na drodze. Na drodze. Przy drodze, ale widzicie, jakie grzyby rosną. Nic młodego,
nic nowego, nic młodego, tylko to, co urosło i nie zostało zebrane przez innych grzybiarzy. To nie to. No, zobaczcie, jaki borowik. Podgrzybek, borowik, nie wiem. Borowik z cienką nogą. Tu kolejny. Zobaczcie. Trafiłem na borowiki, nie powiem teraz, bo tam był jeden. Zobaczcie, drugi, trzeci, czwarty, ale wszystko zjedzone, oszamane i zgniłe. Więc widzicie, nie ma tych fajnych takich, które by nas interesowały. Więc szukamy dalej, śmigamy. I tak, grzyby wszystkie dla Grzesia, to zawsze we dwóch coś się uzbiera. Coś się zawsze we dwóch uzbiera. I jak to się mówi, będą grzyby dla cioci Grzesia. Zobaczcie, dróżka i na drodze czerwone muchomorki. A z boku nic. A tak tu powinno być sporo borowików. Las piękny, przyznać musicie sami, lecz na razie nic w nim nie ma. Czyli tylko te pozostałości, które natrafiamy, czyli przerośnięte grzyby. I nawet kurkę trafiłem, którą przytulimy. I pochodzimy jeszcze tutaj troszkę. Jemy się wspomagacza, wasze zdrowie, drodzy państwo. Nie będę chodził z tą puszką już, bo mi obija się o grzybki. Więc łykniemy. I coś tu mamy. Coś tu mamy z trupka. I coś tu nic nie ma obok tego strupka. Jest, jest, jest. Jest w końcu przy drodze borowik. No ale zobaczcie sami, jak on wygląda. Zobaczcie sami, jak on wygląda. Niech sobie rośnie taki zgnilak. Tu jest długi, a tu jest trzeci. No ale same strupy. Same strupy. Tam jest kolejny. Tu był. Widzicie? Wszystko borowiki przeżarte. Idę! Tu jest chyba podgrzybek, ale zostawimy go. Dobra. Idziemy do Grzesia. Zobaczymy tam dalej, co je i co tutaj. Tu ktoś kroił, był borowik. Dobrze, puszkę zgnieciemy. Nie mam plecaka ani torby, więc do kieszeni i wyrzucimy ją na Kielcach, gdzieś do kosza na śmieci. Więc idziemy dalej. O, jaki piękny! Jaki piękny borowik. Temu zrobię zdjęcie, bo rzadko dzisiaj o takie grzyby w dzisiejszy sobotni mokry dzionek. Więc widzicie, na drodze taki ładny borowik. Szkoda, że więcej takich ładnych dzisiaj nie ma. Więc ślimaczkowi podziękujemy. Podziękujemy ślimaczkowi i przetniemy go. Zdrowy jest. Zdrowy, fajny grubasek. A ty jak sobie, ślimaczku, chcesz, to se możesz nogę wszamać, jak lubisz. Trudno.
grzybek jest mój. Wiem, że byłeś pierwszy, ale ja jestem silniejszy. Idziemy, szukamy.